Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, Szczyciąg Kamajui. Dobra. A na razie jedyne co nam zostało to pobudować te dwie rzeczy. Do tego nie jestem pewien, gdzie znajdziemy części, ale ich poszukamy dzisiaj. Dobra. Zróbmy to. Na pewno coś się pokaże teraz. Nowy obrazek. Co jest zrobione? Awarowy, tłumacz nam to. いつでも準備はできてるぜ。これでまた一歩、城塞の構造解析が進むな。フィアシンの使徒にと協力は約束したが、近畿の兵器を作成する企てならば、 手を貸すことはできない。構造が分かれば対処が可能になるのか。意図を把握した。回答に感謝する。納得いただいたところで、それじゃあ起動させるぜ。 To jest to pomieszczenie w centrum Pilaru Światła, czy to gdzieś w fortecy? ならば精霊への呼びかけはこちらが手を貸そう。Kurde, magiczne skanery. Technologia XXI wieku. どうだ。まだ機能が失われていない魔石は残っていたが、その場所ならば覚えがある。ユートリとダンベキというフィーシア聖戦の舞台となった古戦場の一つだ。 Kolejne miejsce do zwiedzenia. Infurus na pewno będzie z tego niezwykle szczęśliwy.
ライア様をお救いするための行動だ。やむを得ないと考える。大司教様への許可申し出の伝達はこちらで行うゆえ、貴殿らは探索に向かうといい。Arcybiskup może być właśnie posądzany o zdradę swojego bóstwa. Trochę się to nie wiąże ze sobą. Okej. Okay. Ciekawe, do czego to ma służyć. Dobra, dwie rzeczy się wydarzyły. Po pierwsze, Avaros stworzył magiczny skaner, który przeanalizował strukturę kamienia, który przetrzymuje bóstwa. I z tej analizy wykrył, że dwa najbliższe kamienie to jeden w ten jakiś ten chyba stary w fortecy, drugi to ten, który Paria się znajduje. A trzeci jest gdzieś w nowej miejscówce, którą nam się pojawiła. Nie wiem, czy to jest to, czy to jest coś innego. W każdym razie musimy tam pójść, żeby zdobyć tą... Myślałem się, że to jest do Release Spellbook Pure Magic Gem. No, a poza tym zrobiliśmy jakiś klucz do uwolnienia Paria i z jakiegoś powodu Avaro stwierdził, że narobi masę tych kluczy dla każdego, kto zechce. Nie wiem czemu. Dobra. To się wydłuża trochę dłużej niż myślałem. Myślałem, że dwa odcinki już będziemy po wszystkim. Wygląda na to, że nie. Dobra. Zajrzyjmy tutaj najpierw do tej miejscówki, którą pominaliśmy, a później pójdziemy tam do tamtej drugiej. Wyglądają jak podstawy tych pilarów, które widzieliśmy na wyższym poziomie. Dobra, kompletnie nie wiem, co się tam będzie znajdowało, ale zobaczymy. Dobra, czy mamy tutaj coś ciekawego? Konstrukt na 3, konstrukt na 4, parę helionów by się jeszcze przydało. Mythical na 3. Ty jesteś helionem, co? Nie, to też jest Mythical. Dobra. W każdym razie pewnie Avaro wyślemy na północ. Ty chyba miałeś... Nie, masz Fin Ice. Myślałem, że masz Firewalk. Ty masz na pewno Firewalk. Princess Shields. Twoje najlepsze. Dobra. Powinna być okej.
Poza tym... Kurczę, nie ulepszyłem ci tej księgi zaklęć. Wiecie co? Momencik. Zobaczmy to szybko. Tą księgę zaklęć, bo może się przydać. A potem tam wrócimy. Nie są zaklęcia. Pominąłem gdzieś. Upgrade list. Potrzebujemy więcej Ice Stone, więcej Earth Stone. Dobra. Z Earth Stone nie będzie problemu. Mamy dużo Broken Axis Hammer do zeps. No, nie tak dużo, myślałem, że więcej. Dobra. Nadto mamy Broken Bow 40. Riverów nie mamy. Ripped Up Study. Okej, myślałem, że jakieś mamy. Broken Katana. Dobra. Broken Doll. Coś jeszcze tutaj chyba mieliśmy. Broken Shields. Dobra. W akcesoriach powinniśmy mieć dużo rzeczy. Jakiś Blizzard Nakle, czy coś takiego, czy Undyne Nakle. I momencik. Blizzard Nakle. Tak dużo raczej tego nie potrzebujemy. Weźmy dwa, rozwalmy. Undyne Nakle chyba gdzieś też powinniśmy mieć i to też chyba nam powinno trochę dać Ice Stone'ów. Dokładnie. Dobra. Teraz wracamy do tej broni. Aulas Judgment. Nie wiem, co nam to daje. No zobaczymy. Przy okazji, ten najlepszy ring, który dawał Maria Hart? Nie. Stynia. Mamy dużo rzeczy, które to upgrade'ują. Warpal Counter. Hit Evasion tylko dają. Dużo na to pójdzie ten. Hit Evasion plus 5 nie jest aż tak fajne. Przy okazji, może jakiś młot możemy zupgrade'ować. Chociaż ten powinien być w miarę dobry. Dużo mamy Holy Stone, więc to nie będzie problem. Co większe poziomy dają? Więcej hita, trochę więcej siły. Nie warto. Dobra, a Reisha Hammer? To dużo kosztuje. Też mało. Dobra. Co właściwie daje ten czar? Aulas Judgment. Range 2. Intelekt plus 15. No okej. Wygląda, że jest całkiem spoko. Tym bardziej, że sama książka daje też duży bonus do intelektu. Na przykład... Tutaj mamy 58, tutaj mamy aż 70. I Cracked Bullets ma inteligencja plus 7, to ma plus 15, więc tak. Mikiu będzie z tym rozwalać nieźle. I... Dobra, dajmy ci coś jeszcze, refleks na przykład. Dobra, może się do czegoś przydasz w najbliższym starciu. Dobra.
wracamy tutaj. A, to już widzieliśmy. Mine all points in one visit. Postaramy się. Dobra. Zobaczmy tak, czy na bokach będziemy mieli przejście. Ktoś chce level upy. To ma mały poziom. Yuiki mają mały poziom. Dobra, mniejsza o nie. Xuana. Dobra, tutaj mamy przejścia boczne. Dobra, tak. Ty. Pomożesz nam na północy. Ty weź Sanctuary Hammer. Przy okazji patrzyłem, jakie on ma bonusy. To generalnie potrzebowalibyśmy też Sanctuary Armor, a nie widzę nic takiego, żebyśmy mieli. Więc chyba o bonusach związanych z Sanctuary Hammer możemy na jakiś czas zapomnieć. Dobra, tobie się przyda coś do chodzenia po ogniu. Gdzie to było? Firewalk. Albuna Steel. Już tego nie potrzebujemy. Dobra. Construct Magical. Nie potrzebujemy cię złapać. Ikiu. Stań tutaj. I poczekaj, powinno do ciebie podejść. Dobra. Kogo jeszcze możemy, chcemy wysłać? Są Mefia. I parę Yuiki. Na przykład ty. I Yurin na przykład. Dobra, weźmy też na przykład może ciebie. Możesz odpalić do niego. Dobra, z grubsza to zadziała. Masz Magic Resist, nie powinno cię to zaboleć. Nieźle, nieźle. Dobra. Ciach. Ale to bolało. Flame uppercut. Przywal mu Yorin. Przy okazji uppercut. Znacie jakieś dobre tłumaczenie tego słowa? Resident Evil przetłumaczył uppercut jako podbródkowy. Co domyślam się, że jest... Że jest dosyć dosłownym tłumaczeniem. Ale takie... Niezbyt widowiskowym. Dobra. Przywal mu. Szybko. A potem zobaczymy. Mikiu, zobacz, czy tutaj nie zginiesz na tym polu. Liczymy na ciebie. Yurin. Przywal mu kulą ognia. Bo to będzie tańsze. Pra. Mm-hmm.
Fajnie. Piercing Snipe. Kontra powinieneś przeżyć. Chyba, że jakiś reflekt mu wejdzie. Mikshuana, możesz go dokończyć Light Boltami. Nie do końca. To się ustawi tutaj. Dobra. Whirling Bash. Ładna kontra. Teraz Avaro powinien móc tu wejść i skończyć ten event, dobra. Ty na razie nie szarżuj. Dobra, Light Blasty za dużo ci nie zrobią. Chociaż 2, 3, 2, 5 razy 2, nie, dobra, broń się po prostu. Ja? Interesuje mnie najbardziej ten event. Co tu jest? Czy to oznacza, że ta górna warstwa coś się zmieniła? Zobaczymy. Zobaczymy później. Okej. Czy mamy drugi ten do firewalkowania? Mamy. Się przyda. Dobra. Yurin, zbierz to. Sun Gem. Fia. Przy części nic tu nie było. Dobra, za chwilę pójdziemy na dół. Dobra, tutaj ty możesz szybko go zgarnąć jednym strzałem. Albo i nie. Chyba reflekt mu wszedł, jeżeli dobrze widziałem. Dobra. Jesteś wrażliwy na holi. W takim razie przykro mi. A nie, masz projectile defense. Okej, to mniej fajnie. Dobra, Lish. Biegnij powoli tutaj. I dobra, tyle. Bardzo ty go zabolisz. Zobaczymy, jak bardzo go zabolisz przez projectile defense. Może nie za bardzo, ale całkiem nieźle. Super. Słodkości. Rejsza Steel. Dobra. Możesz uzbroić się w Sage's Medal już. I pokaż nam ten nowy czar. Wydaje się być bardzo fajny. Wygląda jak po prostu lasso. Znaczy Capture Rope. Jestem zawiedziony. Spodziewałem się magii z każdej strony, a nie po prostu takiego lasa. Okej. Okay. Tutaj Light Blast powinien całkiem nieźle zadziałać. No i dobra. Ataki ogniste nie zadziałają na tego demona.
A nie, tutaj coś... A, to coś wyszło. Nie wiadomo skąd. Stąd. Dobra. Ogień niezbyt zadziała. Dobra, Whirling Bash. Kontra, ładnie. Kolejny atak powinien wejść. Złego czaru chyba użyłem. Użyłem Islas Restraint. Dobra, zobaczmy Aurelas Judgment. To powinno go wtedy zabić nawet. Okej, tak lepiej. Głupi ja. Złego czaru użyłem. A potem się dziwiłem, że tak mało... Niezbyt ciekawie wygląda. Dobra. Ty powinnaś tego gościa ściągnąć. Ładnie. Shield, okej. Pija. Dokończ tego demona. Może jakieś... Entire, fajnie, flary weszło chyba. Yurin. Cokolwiek tutaj jest. Pokaż mu swoją piąchę. No i dobra, idziemy tutaj dalej. Tania, czy ty masz mining? Masz, dobra, więc jakby co, powinieneś znaleźć wszystko. Coś nas atakuje. Flame statue. Niezbyt fortunny dobór celu. To była ostra wymiana argumentów. Mikiu sama się zabiła. Śmieszne. Dobra. Ekstra. Sanctuary Mail. O, to jest, to się chyba właśnie... Z tym są, z tego co rozumiem, Sanctuary Hammer to się robi. Potem się robią z tego ten... opcje, znaczy... Nie opcje, tylko sety. Tak, dajcie mi chwilę, to sprawdzę. Sanctuary Hammer, Sanctuary Mail. Potrzebujemy też Sanctuary Knuckle albo Shoes. Dobra. Mamy coś takiego? Nie. No właśnie. Daje nam obrony plus jeden. A Sanctuary Protection... HP Regen 1. Co w sumie nie jest aż takie złe. Earth plus 6. Fire 4. Generalnie fajny. Gdybyśmy mogli może to zamienić... Jest jeszcze Sanctuary Shoes. Wtedy akcesorium moglibyśmy mieć jakieś bardziej przydatne, a ten set... W sumie nie jest zły. HP Regen zawsze się może przydać. Dobra. Propos tutaj. Mikszuana. Weź Kill Off. Gdzie jest Kill Off? Tutaj. Tak ja myślę. Gdzieś jest jeszcze jeden punkt do kopania. Znajdziemy go. Dobra, Mikiu, zapnij. Tak, Yurin.
Karyna. Karyna na razie uciekaj. Przyda nam się lalka lecząca. Tylko weź leczenie. Masz lepszy atak, nie zauważyłem. Okej. Dobra. Co ty? Zacznijmy do drogi. Bo nie za dużo celi już zostało na tej mapie. Celów. Dobra, Wara, pójdziesz teraz na dół. To jeszcze pozwiedzamy. O, fajnie. Dobra, możesz uciekać. Dobra, i co tutaj? Zostań. Jeszcze możesz się podleczyć. A tutaj weźmy na przykład Ranri. Ma dużo punktów ruchu. Powie nam, co tutaj się znajduje. Na razie nic. Co ty? Zacznijmy to zrobić. Dobra. Jak dobre masz wejście na tego gościa? Takie przeciętne. Diet, co powiesz, żeby trochę osłabić gościa, zanim dama się za niego weźmie? Może go zabijesz, może nie, zobaczmy. Dobra. I dobra, Waro, pędź tutaj. Wiesz co? Skoro na razie nic sensownego nie robisz, to weź full steer i popędzisz trochę dalej. Co ty? Zacznijmy to zrobić. Aniołku, przejdziesz się tutaj, zobaczysz, czy tam nie było nic do kopania. Remie Stone. Cała masza rzeczy, które kiedyś by mi się przydały. Mani. Rafia. Ciebie na razie nie potrzebujemy. To wygląda na to, że Jurin może się znowu przydać. Dancer Rope 1, ok, już to w jednym z jednego miejsca mamy. Dobra, gdzieś jest jeszcze jeden punkt, który przegapiliśmy. Chyba wszyscy z mining tędy już szli. Nie wiem, może tutaj gdzieś jest? Może gdzieś jest coś jeszcze ukrytego? Nie wiem. Masz mining? Masz.
Dobra, to może weź jeszcze... A nie, to jest lockpick. Weź search. I przyjdziemy się jeszcze tobą dookoła. Zobaczymy, czy ktoś czegoś nie pominął. Co ty? Zasuń to zrobię. Tutaj może być jeszcze punkt. Awara może tam podejść. Uhu. Dobra. Dobra, żadnych ukrytych miejsc nie ma. Tu mamy 100%. Tutaj też nic nie ma. Czyżby tam było? Mixuana, oddawaj kill off. Ty weźmiesz kill off. Tam... Zwiedzisz nam. Awaro, może... Tutaj nic nie ma. Nie, na pewno masz, masz tak momenty. To było się jeszcze przejdźmy po okolicy. Ja może ty coś blokujesz? Poza tym? No, nic nie widzę. Dobra, tutaj jest. Fia blokowała, dlatego nie widziałem. Dobra, w każdym razie wszystko pozbierane, 100% kontroli, spadamy stąd. Co, to wszystko? Dobra, z tego co pamiętam, to to będzie chyba troszkę ważniejsza rozmowa z Fiją i ciekawsza. Mam jeszcze trochę czasu, więc weźmy się za nią. Właśnie. W końcu dowiemy się wszystkiego, całej historii Fii. Co się działo z nią, dlaczego robiła to, co robiła i jak znalazła się w miejscu, w którym się znalazła, w którym ją znaleźliśmy. みんなも一緒に仲良く暮らしていきたいって思ってた。
ライア様の庇護下にある神たちの中で私が率先して中を取り持とうとしてたんだ。そう、もう予想していると思うんだけど、私は昔の人間族さんと仲良くしてたから城塞と一つになったんだ。うん、違わないんだ。自由に暮らしたかった人間族さんに私は自分から協力したんだよ。私がグアラクーナ城塞と一つになれば神様と喧嘩しないで済むと思ったんだよ。昔はね、今よりずっと神様の存在が近かったの。今よりずっと信仰の対象が近くにいた。だけど神様が管理している暮らしは嫌だっていう人が多くいて、私に何とかできないかって相談が来たんだ。だから一生懸命考えたの。お父様に迷惑をかけない範囲で人間族さんたちが自由に暮らせる方法はないかなって。その時はそれが一番いいと思っちゃったんだよね。だって城塞の中でなら人間族さんも自分たちの好きに生きられるでしょ。悪いことを考える人たちに襲われたりもしない。邪魔だって言われたら移動だってできるし、だからって神様のそばから離れているわけでもない。私は自分の意思で動けなくなっちゃうんだけどね。バカの。その時もたくさん言われました。お前はバカだって。神が人間なんかに歩み寄る必要はないって。それでも私はこれで仲良くできるならって。私だけじゃ足りなかったみたい。一度願いが叶うとみんな欲張りになっちゃうみたい。それはちょっと違うよ。そもそもね、戦争の始まりが伝わっているのと少し違うんだよ。うん、閉じ込められちゃったパライア様を救い出すためにってところがもう違うんだ。
イヤ様は封じ込められた私たちを助けようとして戦ってくれた。エルフ族や竜族、パライア様の味方になってくれた人間族を率いて、すごい勢いで勝ち進んでいった。兵器が動けないくらいに力を奪いながら。そして神様を封じ込めた方の人間族は、城塞の始まりの場所である神教の山路まで追い詰められて、そこで戦う力をなくしちゃうんだ。Moment, czegoś tu nie rozumiem. Paria sama foto help to some content. Czyli co? Paria sam się dał uwięzić, a potem zaczął walczyć za innych, za inne bóstwa, które były uwięzione. Czy nie dał się uwięzić jeszcze? Dopiero później został zamieniony w broń po wojnie? Okej, okay, dobra, zobaczmy, bo trochę to nie rozumiem w takim razie jeszcze kolejności wydarzeń. でもある。だけど戦争のきっかけを作ったのは、それじゃ次はどうして私の記憶がなくなったのか話そうと思うんだけど、そういえばアバロは最初城塞のことを遺跡って言ってたよね。私がね、あの場所で古い遺跡だって思われるくらい眠ってたのって、城塞を動かしてる途中に力尽きたからなんだ。そこで抵抗する力もなくなっちゃって、昔の記憶が封じられちゃったんだと思う。Ponadto nasza pamięć często stanowi o naszej osobowości, więc tak jakby czyszcząc czyjąś pamięć, bardzo myślę, że możliwe, że możemy wyczyścić również jego osobowość. させてたの。
そこはわかるでしょ。親子なんだしさ。Myślę, że połowa dziur fabularnych można wytłumaczyć tym, że Fia to bogini.私が眠っちゃった後や、パライアお父様が閉じ込められた後のことなんだけど、アバロはどうして反乱した人たちを命を奪わないで追放で済ませたのかって、あの時も気になってたよね。信仰力のためもあった。だけどね、きっと救う方法を探してたんだよ。だから命を奪えなかった。知識としては理解できても、その構造にまでは手が出せなかったんだと思う。これを作った人間族の血に反応して起動するものだから。だから私は自分の責任を果たそうと思ったんだよ。自分が起こしたことを自分の手で片付けようと。何より迷惑をかけちゃったお父様、że wasze rodzinne wybryki ukształtowały historię tego terenu. Thank you.
神様なのに、ずっと昔に失敗しちゃったことで今もみんなに迷惑をかけてる。アバロだって神様らしくないって幻滅したでしょ。大事にする縁結びの神様なのに、自分からそれを断ち切っちゃったんだよ。Mi się to wydaje takie dosyć naturalnym zachowaniem. Po prostu zrobiła w przeszłości rzeczy, z których teraz nie jest dumna i po prostu nie chce tego rozgłaszać, nie chce się tym chwalić, więc to chyba dosyć naturalne, że tylko Avaro o tym mówi. To jest całkiem fajny, powiedziałbym, szczegół. Nieważne, czy jest boginią, czy nie.命がけで守ってくれたご両親の思いを引き継いで、お父様を助けて、それで一件落着だ。W sumie do tej pory nie wiemy, co się z nimi do końca wydarzyło. Czy zginęli, próbując sforsować barierę? Nie wiemy. Chyba gra przyjmuje po prostu to, że zginęli i tyle. Nic więcej. Z tego co wiem, nic więcej się o nich już nie dowiemy.
Dobra, to była bardzo ważna rozmowa z Fiją. Fia powiedziała o całej swojej przeszłości, ponieważ tak odzyskała pamięć, już wiedziała co się z nią stało. Skracając całą tą historię, generalnie zaczęło się od tego, że chciała pomóc ludziom, bo w czasie przed wojną bogowie chodzili swobodnie po ziemi, przez co ludzie czuli się kontrolowani przez nich, czuli się pod ich obcasem i że nie mają prawdziwej wolności. Więc Fia pod namową ludzką dała się przywiązać do fortecy, ponieważ została przekonana, że taka forteca, ludzi żyjący na tej fortecy będą kompletnie wolni od bóstw, które wtedy rządzili krajem. I dała się przekonać. Nie tylko ona, potem ona była pierwsza, potem jeszcze jacyś inni bóstwa również dali się połączyć z jakimiś brońmi. Potem byli wykorzystywani przez tych ludzi, którzy ich do tego namówili. Paria stanął do walki z tymi ludźmi, żeby oswobodzić wszystkie bóstwa, które zostały uwięzione w broniach różnych, czy fortecach. I wtedy wywołała się wojna. Ostatecznie niby ten klan został pokonany, ale Paria został porwany, ponieważ Fia była używana jako zakładniczkę. I podczas tego porwania Paria został połączony z tamtą swoją bronią i dlatego przebywa w takim stanie, jakim przebywa. Taką bronią. W sumie nie jest wytłumaczone, dlaczego źle tam to poszło. Może, nie wiem, rytuał został przerwany, czy od samego początku miał za zadanie nie połączyć go z bronią, tylko stworzyć takie wynaturzenie. W każdym razie, kiedy elfy się o tym dowiedziały, nie mogły pozabijać członków tego klanu, tylko ich wygnali, ponieważ tylko ci członkowie tego klanu mieli jakąkolwiek wiedzę, jak uratować Parię. Więc zamiast ich zabić, to wygnali ich. A Fia poczuła, co się dzieje z jej ojcem. I pospieszyła mu ku pomocy. Była wtedy w innym miejscu, nie była w tym Divine Mist Pillar, było zupełnie gdzie indziej i pospieszyła mu ku pomocy. Jej twierdza już wtedy była, tak, po połączeniu się z twierdzą zauważyła, że ludzie stali się dużo bardziej samolubni i wykorzystywali twierdzę bez jej wiedzy. Kontrolowali ją bez jej wiedzy. Potem jednak coś tam wspomniała, że podczas wojny ci ludzie, którzy kontrolowali twierdzę Guarakuma, zginęli i Fia odzyskała część kontroli, mogła przynajmniej twierdzą sterować. Sama była nadal uwięziona w kamieniu, więc ruszyła, żeby pomóc swemu ojcu, ale ponieważ nikt w nią nie wierzył, to straciła całą moc, utknęła tam, gdzie znaleźliśmy ruiny i zasnęła. Dodatkowo ten prawdopodobnie czar, który został przygotowany, żeby uwięzić ją w kamieniu i kontrolować ją, spowodował również, że jej pamięć została zamknięta. No, to chyba w sumie tyle. Nic więcej w sumie nie wiemy, co dokładnie się wydarzyło w Divine Mist Pillar między elfami, Parią i klanem ludzi, no bo nie mamy jeszcze żadnych świadków, którzy byliby w stanie nam o tym opowiedzieć. Dobra, a to była bardzo ważna rozmowa i cóż, i to chyba wszystko, jeżeli chodzi o tajemnicę tej gry. Tak jak mówiłem na początku, gra stawia na początku bardzo dużo ciekawych wątków czy tajemnic i stopniowo je przed nami odkrywała. Teraz już chyba wszystkie tajemnice przed nami już stanęły otworem. Jedyne co nam zostało, to uwolnić Parię i zakończyć to wszystko. Dobra, ale to w następnym odcinku jesteśmy już bardzo blisko końca. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!